Hej, jadąc dzisiaj z pracy, rozmawiałam z moją koleżanką, którą podwoziłam. Ona się zapytała, co ja robię z włosami, z moją cerą, że cera jest gładka i co robię na włosy. Więc powiedziałam, że jej wyślę filmik, ale zamiast jej tylko wysyłać, to pokażę, jak robię maseczkę taką naturalną na włosy swoją. Więc tak, mam olej z czarnuszki, który jest bardzo zdrowy, i go sobie trochę wlewam. Generalnie te proporcje są takie, jak mi wyjdą najczęściej. Rdestowiec japoński. Ostrość trzeba złapać. O, nie będę opowiadać, na co to jest, bo za dużo takich historii o każdej rzeczy. Wsypuję łyżeczkę, odkładam sobie tu. Amla! Właśnie powiedziałam jej o amli. Amli? Chyba tak to się mówi. I amla jest w ogóle super na włosy, jest przede wszystkim na włosy. Tamte inne rzeczy są też na inne rzeczy. Maka. Też dodaję makę trochę, maki. Łyżeczkę. Dobra, łyżeczkę, łyżeczkę. O, można dodać też. Aha, bo to nie jest słoik od kakao. W środku jest kakao. Można dodać kakao. Od kakao włosy są jakieś tam lśniące, czy coś, nie pamiętam, bo czytam o tym i potem nie pamiętam wszystkiego. No i spirulina. Spirulina strasznie śmierdzi, jak dla mnie. Dodam jej trochę mniej z tego powodu. Fuj. Ale jest zdrowa. No i co z tego jeszcze nie dałam? A, ugotowałam takie zioła. Nazywają się gotu kola. Ugotowałam je przed chwilą i zamiast dolewać wody, to doleję tych ziół, to znaczy wody, no, z tych ziół się zaparzyły. Dobra, wystarczy na razie. A jeszcze mam siemię lniane. Siemię lniane to takie zmielone w całości. Trochę dodam tego siemienia, trochę mi to zagęści moją maskę. No i można dodać skrobię ziemniaczaną też. Jest zdrowa na włosy. I dzięki skrobi to mi się ta maska trochę bardziej zagęści też. No dobra, będę to wszystko mieszać. Mam miskę swojej maski na włosy, takiej, w której po prostu jest tyle dobrych rzeczy, że te włosy od razu rosną, są gęstsze i lśniące. Naprawdę mi się poprawiają generalnie włosy od moich naturalnych masek. Ja nie robię tych masek zawsze z tych samych składników, po prostu to, co mam, to sobie spontanicznie dodaję i wrzucam. I tak jak wyjdzie, tak wyjdzie. Zawsze coś dobrego się znajdzie dla włosów. Trochę papka taka, może nieciekawie wygląda, ale jest super dobra, naprawdę. Dobra, idę ją nałożyć. Bye.